Kolejny krok w kierunku modernizacji i rozbudowy legionowskiego skateparku został wykonany. W zeszły czwartek w poczytalni odbyły się drugie i ostatnie już konsultacje społeczne, które mają doprowadzić do stworzenia jego koncepcji. Przypomnijmy, że te pierwsze zorganizowano jeszcze w wakacje na terenie miejskiego stadionu. Udało mi się zaprosić na dzisiejsze spotkanie przedstawiciela jednej z firm, które zajmują się budową skateparków. Ma dzisiaj przygotować koncepcję wstępną, pokazać, co ta firma robi, czym się zajmuje i jakie dzisiaj wykorzystuje technologie. Będą dzisiaj obecni również przedstawiciele młodego pokolenia, czyli ci, którzy ze skateparku będą korzystać. Otrzymali oni wstępne projekty. Mają się zastanowić, czego chcą. Na ostatnim spotkaniu, jak zapewne Państwo pamiętacie, poprosiliśmy ich o to, aby puścili wodze fantazji i wymyślili skatepark swoich marzeń. Z ich głosów, jakie docierają m.in. do miejskich radnych, wynika, że chętnie widzieliby swój skatepark w zupełnie innej lokalizacji niż obecna. Wydaje się jednak, że taka koncepcja raczej nie wchodzi w grę i wszystko wskazuje na to, że będzie to modernizacja i rozbudowa istniejącego skateparku, a nie budowa nowego od podstaw. Jeżeli będziemy mówili, wracamy z powrotem do tego miejsca, gdzie aktualnie ten skatepark funkcjonuje, to ci młodzi ludzie w tych wnioskach, które mi tam do mnie kierowali, w tych swoich sugestiach i prośbach, oni wskazywali, że jest tam boisko z tyłu. O tym boisku również rozmawialiśmy na tym spotkaniu konsultacyjnym przy stadionie na terenie skateparku, że można by było to boisko przeznaczyć dla osób mniej doświadczonych lub ewentualnie zbudować tam nieckie zagłębienie, w którym mogliby ci młodzi ludzie trenować. Takim jeszcze fragmentem, który można wykorzystać na chwilę obecną, to jest ten chodnik od strony trybun. Jego również można było wymienić mu nawierzchnię i wtedy, kiedy nie jest użytkowany, bo nie ma meczów piłkarskich, mógłby być użytkowany przez młodych ludzi korzystających z tego skateparku. Powinny się w nim oczywiście znaleźć nowoczesne urządzenia zgodne z obowiązującymi trendami. Przypomnijmy bowiem tylko, że legionowski skatepark ma już ponad 10 lat. Jest więc już nie tylko mocno wyeksploatowany, ale i dość przestarzały. Legionowscy skaterzy oczekują też, że pojawi się na nim nowa nawierzchnia, monitoring, a przede wszystkim oświetlenie. Obecnie bowiem korzystanie z niego po zmroku jest mocno utrudnione. Wszystkie te sugestie mają być wykorzystane przy tworzeniu koncepcji modernizacji i rozbudowy skateparku na terenie stadionu. Prace idą w dobrym kierunku, jest tu jakby prowadzone są działania takie, żeby przygotować jakiś projekt. Ja widziałbym tu jeszcze większe zaangażowanie młodych ludzi. Takie miałbym na propozycję na przyszłość, bo teraz takie odbyły się spotkania, w którym jakby ze względu na to, że mieliśmy komisję rady, no nie mogłem w tym uczestniczyć, ja byłem tam na początku, zapoznałem się z takimi założeniami projektanta. Ale de facto ja chciałbym tu, żeby bardziej młodzi ludzie się w to włączyli, bo ja mam tam jakiś kontakt z młodymi ludźmi, to ich propozycje i wnioski przesłałem w ramach konsultacji, one są tam podpięte pod wynik konsultacji. Efektem ubiegłotygodniowych konsultacji ma być stworzenie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu skateparku. Jedna z nich ma też uwzględniać wykorzystanie przyległego do niego boiska do koszykówki. To jest dzisiaj koncepcja. Później myślę roboczo też temat podejmie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta w Legionowie. Tam zapadną już konkretne decyzje. Urząd Miasta zleci projektowanie. Liczymy po cichu, że to wszystko odbędzie się w takim trybie projektuj, wybuduj, ponieważ tak mi się wydaje, że firma, która to będzie projektować, również od razu przy okazji tego projektowania ma zasoby, ma swoje technologie i powinna ten skatepark wybudować. Wielu młodych legionowian już się z pewnością nie może tego doczekać. Miejmy tylko nadzieję, że zmodernizowany skatepark spełni, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej większość ich oczekiwań.